Janusz Michalik, kierownik artystyczny Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Miejski Ośrodek Kultury Nowosądecki MOK wkracza w nowy rok kalendarzowy swojej działalności artystycznej z nowymi pomysłami. Oprócz oczywiście tych stałych punktów programu, jakimi są nasze cykliczne imprezy typu Jesienny Festiwal Teatralny, Wiosenny Przegląd Sądeckie Konfrontacje Artystycznych Talentów, Tralalalaliada, czy Konkurs Piosenki Dziecięcej, czy Koncertu u Prezydenta, czy też wakacyjne koncerty plenerowe. W tym roku ruszamy z dwoma nowymi inicjatywami, a są to tak zwane młodzieżowe poniedziałki teatralne, a także cykl, który nazwaliśmy tak swojsko Czym chata bogata, czyli ten cykl to będą prezentacje artystyczne zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury. Już startujemy właśnie teraz w styczniu. 25 stycznia chciałbym Państwa zaprosić na koncert naszego, można by powiedzieć, reprezentacyjnego zespołu regionalnego Sądeczanie, który całkiem niedawno obchodził swój jubileusz półwiecza, 50-lecie. Koncert, w którym zobaczymy, usłyszymy suitę tańców i przyśpiewek podegrodzkich, a także, co będzie taką niespodzianką, myślę, tańce i pieśni ukraińskie. To już 25 stycznia, a wcześniej, nieco wcześniej, bo w poniedziałek 19 stycznia, właśnie taki młodzieżowy poniedziałek teatralny. Ten cykl to spotkania z młodzieżowymi zespołami teatralnymi działającymi na terenie naszego miasta. Umożliwiamy im prezentację swoich dokonań na naszej dużej scenie, ale również i na scenie kameralnej. Będą prezentowały się zespoły działające przy szkołach średnich, przy gimnazjach również, ale też zespoły działające przy różnych instytucjach kulturalnych, czy nawet przy parafiach. I tak jest właśnie z tym najbliższym poniedziałkiem, podczas którego zespół teatralny Gaudete, który działa na co dzień przy parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Dla tych, którzy może nie kojarzą tego wezwania czy nazwy parafii, to jest parafia na osiedlu Milenium, zaprezentuje swoje jasełka zatytułowane Anioły w klatce. Przypomnę, 19 poniedziałek, godzina 17.30 w sali widowiskowej MOK-u w Nowym Sączu przy Alei Wolności 23, a 25 Sądeczanie, zespół regionalny, to jest niedziela o godzinie 17. Co warte podkreślenia, na obydwa te spotkania artystyczne wstęp jest wolny. Należy jedynie zaopatrzyć się wcześniej w takie bezpłatne karty, jednoosobowe karty wstępu. Te karty są do nabycia w sekretariacie naszego ośrodka codziennie od godziny 8 do 16. Zapraszam Państwa w imieniu swoim, w imieniu dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury i zespołów tu działających na te spotkania.